Proszę powiedzieć, jak w pierwszym półroczu 2017 roku wyglądała sytuacja w segmencie instalacji budynkowych i jakie widzi Pan tutaj perspektywy na kolejne okresy? W pierwszym kwartale 2017 roku nastąpiło ochłodzenie i w pewnym sensie spowolnienie instalacji i w ogóle inwestycji w naszym segmencie. To znaczy my działamy głównie w segmencie budynków biurowych, budynków użyteczności publicznej i centrów handlowych. Na tych obiektach nastąpiło spowolnienie, tak? Zauważyliśmy znaczące ograniczenie tworzenia tak zwanych aranżacji, czyli przygotowania już gotowych obiektów pod konkretnych najemców. W pierwszym kwartale szczególnie odczuliśmy to w przypadku naszych inwestycji na ulicy Opolskiej w Krakowie, gdzie budujemy 3 kolejne biurowce dla Echo Investment oraz na obiektach wykonywanych dla krakowskiego dewelopera Buma Contact Center. W chwili obecnej następuje ożywienie w tej dziedzinie. Podobne spowolnienie w drugim kwartale mieliśmy również u naszego głównego w tym momencie kontrahenta, to jest Polimex, na inwestycji elektrownia Opole, budowa bloków 5 i 6. Tam spowolnienie spowodowane było koniecznością zmian projektowych w instalacjach technologicznych, co zatrzymało całkowicie nasze prace. Natomiast ponieważ termin oddania tych prac do użytku nie zmienia się, w związku z czym teraz będziemy musieli dość mocno przyspieszyć i to już jest jakby część odpowiedzi na Pana drugie pytanie. Następuje znaczne ożywienie. W tym momencie w samym lipcu daliśmy 4 komunikaty. 2 o zmianie istniejących umów, o ich zwiększeniu oraz podpisaliśmy 2 kolejne umowy na 2 kolejne duże budynki biurowe. Dla Echo Investment we Wrocławiu, to jest budynek Westgate oraz w Krakowie dla Bumy na budynek Tritium. Grupa Unima 2000 jest aktywna również w obszarze usługowego Contact Center. Jak tutaj wygląda rynek? Czy firmy zdołały już przenieść wzrost płacy minimalnej na klientów? I jakie perspektywy widzi Pan tutaj dla grupy Unima 2000 na kolejne okresy? No, tu trzeba byłoby przeanalizować, bo zachowania klientów związane ze zmianami na rynku były bardzo różne. Byli klienci, którzy postawili warunek, kontynuujemy współpracę, ale pozostajemy przy obecnych stawkach. To głównie branża odzieżowa i branża wydawnictw. W branży telewizyjnej, którą również obsługujemy w zakresie telewizji płatnych, nastąpiło takie długie wyczekiwanie. To znaczy te firmy, zazwyczaj z kapitałem zachodnim, miały przygotowane budżety znacznie wcześniej i zanim udało im się te budżety renegocjować, pozmieniać, musiały w znaczący sposób ograniczyć swoją akcję. To odbiło się na tym, że mieliśmy spowolnienie, mniejszą ilość zleceń z tej strony. Część firm zdecydowała się na całkowite zaprzestanie współpracy z call centrami. W naszym przypadku akurat odbiło się to negatywnie ze względu na współpracę z jednym z czołowych polskich banków. A znalazły się również firmy, które zdecydowały się wziąć ten biznes call centrowy do siebie, tworzyć call centra in-house'owe. To pewnie dobry prognostyk dla Unimy, która je sprzedaje, natomiast dla call center outsourcingowego nie był to najlepszy moment. Natomiast w tym momencie widzimy już znaczący wzrost budżetów telemarketingowych i co za tym idzie, pojawiają się nowe zlecenia. Od miesiąca października ruszają też duże kampanie związane z koniecznością dostosowywania obecnie istniejących zgód marketingowych, głównie w segmencie bankowym, do nowych wymogów związanych z ochroną danych osobowych. To też spowoduje znaczny ruch na naszym rynku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Jak ogólnie ocenia Pani wyniki finansowe grupy kapitałowej Unima 2000 osiągnięte w pierwszej połowie 2017 roku i jakie czynniki w głównej mierze je kształtowały? Ogólnie wyniki, które uzyskaliśmy, głównie wzrost przychodów, oceniamy, zarówno ja i cały zarząd, oceniamy bardzo, bardzo pozytywnie. Wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł ponad 21%. Mimo dużych presji na marże, też udało się wypracować marżę brutto
na poziomie 14% w stosunku do 2019 roku ubiegłego. Głównym czynnikiem, który spowodował, że mimo tak bardzo dobrych przychodów i w zasadzie wcale nie najgorszych marż, były koszty finansowe, które w tym roku były zdecydowanie większe niż w roku ubiegłym. I największą pozycją tych kosztów finansowych jest to księgowy odpis na spółki zależne. Ponadto mamy wzrost kosztów związanych z pozyskaniem kapitału, gdyż podnosiliśmy zaangażowanie banku PKO BP z 4 do 6 milionów, gwarancje kontraktowe. No i nie ukrywam, również w niewielkim stopniu spadek cen dolara spowodował ujemne różnice kursowe. Niemniej jednak są to zdarzenia w zasadzie jednostkowe i walczymy i mam nadzieję, że do końca roku to wszystko nam się uda nadrobić, nadgonić. Niezwykle dynamicznie wzrosła sprzedaż w segmencie IT, czyli w Unimie jednostkowo, jednak nie przełożyło się to na osiągnięte marże. Dlaczego tak się stało? Jak spółka widzi możliwości tego segmentu w kolejnych okresach? Przychody, które uzyskaliśmy w segmencie IT, są zdecydowanie wyższe niż w roku ubiegłym. Są około 50% wyższe. Fakt, nie przełożyło się to na marże, gdyż w tej chwili wraz z naszym nowym partnerem technologicznym IBM wprowadzamy produkty związane z Big Data i z zarządzaniem danymi osobowymi. I w związku z tym, że to są nowe rozwiązania, no ponosimy koszty, które są potrzebne na uzyskanie kompetencji w tym zakresie. I to jest główny powód niższych marż w tym segmencie. Jednakże wszystko przed nami. Uważamy, że ten nurt jest jak najbardziej dobrym kierunkiem, jeżeli chodzi o rozwój segmentu i mam nadzieję, że i do końca roku utrzymamy ten wzrost przychodów, jak i również poprawimy marże. A jak ocenia Pani główne wskaźniki finansowe? Ogólnie główne wskaźniki finansowe grupy kapitałowej oceniam dość pozytywnie. Na uwagę zasługuje tutaj fakt wygenerowania przez grupę dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, które przełożyły się na wysokie wskaźniki płynnościowe. Posiadane środki pozwalają na bieżące finansowanie, niezachwiane bieżące finansowanie całej działalności. No i płacimy dywidendę w tym roku. 5 października wypłacimy 18 groszy na akcję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.